Witam Was, dzisiaj zaprezentuję, jak zrobić hard reset w telefonie Sony Xperia U. Tutaj mamy model. Telefon musi być naładowany. Taki reset przyda nam się w chwili, gdy zapomnimy hasło blokady telefonu lub gdy oprogramowanie chodzi niestabilnie. Jeżeli telefon jest zablokowany hasłem, musimy wybrać możliwość wybierania numeru jako numeru alarmowego. Pod spodem, pod symbolem jest zawsze coś takiego. Jeżeli po prostu chcemy zestartować nasz telefon, musimy wpisać odpowiedni kod, który za chwilę pokażę. Telefon, gwiazdka, hash, 737 84 2, 3, gwiazdka, hash, gwiazdka, hash. I w tym momencie wybieramy customize setting, reset customization i tyle. W tym momencie telefon uruchomi nam się w pełnych pobocznych ustawieniach, takich jak to przewidział producent, przede wszystkim bez haseł blokady telefonu. Mam nadzieję, że film Wam pomógł. Jeżeli tak, możecie kliknąć łapkę w górę, to motywuje i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie, hej!